Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Xeonis, witam was w najnowszym odcinku z serii Zagrajmy w Growing Up. Holy shit, strasznie dużo się tutaj zmieniło, bo widzimy, że nasza postać jest bardzo, bardzo słabo zdrowa, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Musimy troszeczkę tutaj się poprawić. Mam nadzieję, jeszcze raz chciałbym poprosić wszystkich, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem oraz zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Tak więc tak, skorzystaj 6 razy z umiejętności sportowej. To jest to, co nasi rodzice od nas oczekują. Oczywiście zaczęliśmy... Robimy już tutaj... Jakby to powiedzieć... Już tutaj się coraz starsi. Ja sobie tutaj jeszcze walnę raz. No, trzeba jeszcze raz walnąć, żeby tak troszeczkę się to zdrowie... W sumie podbij mi jeszcze bardziej to zdrowie psychiczne. Jeszcze mamy 15. Ja za 15 chyba mogę roznieść gazety, jeśli się nie mylę. Nie, nie mogę roznieść gazety. Znaczy mogę sobie pójść do kafeterii i kupić coś dobrego? Oczywiście, że mogę. Kupię cukrusa energetycznego. Ciekawi mnie, czy to się opłacało. I teraz tak, mamy tutaj kilka rzeczy. Możemy sobie nauczyć łańcuchów pokarmowych. Możemy się nauczyć tutaj zasadów dynamiki. Podstawy gramatyki, psychologia. To na razie się pouczymy. Teraz będę chciał podejść pod dania mięsne. Dobra, czy tutaj już raczej nic nie możemy zrobić, więc dodajmy sobie tutaj neuron teleportu, aby odblokować kilka losowych neuronów. O, czyli kolejny neuron odkryliśmy. Przydałoby się pójść w tą stronę. Z tego powodu, że tu są świetne punkty mózgu. Wejdźmy sobie dołem może. O, wgląd. Mamy kolejną mapę, okej. Przydałaby się nam pamięć troszeczkę i wiedza do podbicia. To się przyda. Teleport. To. I wejdźmy sobie na następną mapkę. Troszeczkę za głośną muzykę chyba. Poszedłbym pod te punkty mózgu. Ojojoj, ale dobrze. Ale dobrze to poszło. Dobra, weźmy sobie wiedzę. Tutaj wiedza, pamięć, tutaj to. Świetne punkty mózgu. Wiedza. Teleport. Świetna wiedza. To nam chyba zwiększa wiedzę jeszcze bardziej. Tu. Mamy punkty. Tu. Poszedłbym pod pamięć, ale kurde bele, no. Tak czy siak, mamy wystarczająco wiedzy, żeby nauczyć się dań mięsnych, więc nauczymy się od razu tego. To jest coś, co mnie bardzo kręci jako... O! Na pierwsze spotkanie Hofegowego Komitetu Reelekcyjnego ofert zaprasza cię na kręgle. Kręgle? Pewnie tutaj uprawia się prawdziwa politykę. Ja od razu muszę przypomnieć, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, ale nasi przyjaciele Jake i Buddy trochę się zaczynają staczać, bo zaczynają ćpać. Więc będziemy się od nich odcinać, jeśli to się będzie kontynuować. Serio? Nie, ale lubię rzucać ciężkimi kulami, więc to dobre miejsce. Myślałem trochę o haśle reelekcyjnym i znów każdy, kto wybiera, głosuje na Hofera. Co ty na to? Nie ma lidera nad Hofera? Fajne, ale większość ludzi kojarzy liderem z zespołami muzycznymi, a nie z przywódcami. A lider to przywódca? Ja myślałem o muzyce. Ha, no tak. Tak mi się zdaje. Chociaż mogę się mylić. Może nigdy się nie dowiemy. Zapada cisza trwająca jakieś pół minuty. No i co teraz? Teraz kręgle. I już? No. Kto pierwszy? Ja, rzecz jasna. Hofer gra fatalnie, wręcz komicznie. Och. Ja tutaj z kumplami nigdy. Uff. Kręgle to nie twoja specjalność, co? Ej, mam 2 razy więcej punktów. Oj, ty Hoferze. Ojojoj. Kiepskiego rywala. Następny
następnym razem musisz mi pokazać na co naprawdę cię stać. Teraz już lecę. Wychodząc z kręgielni, macha do ciebie z zadowoleniem. Chyba zrobiliśmy nowego przyjaciela. Spotkaliśmy na zakupach sąsiadów, trochę sobie z nimi pogadaliśmy. A oni są bardzo zajęci i przydałaby im się pomoc w obowiązkach domowych. Więc zastanawiam się, czy nie zechcesz im pomóc. Da, pomóżmy. Oczywiście, z przyjemnością. Cieszę się, że jesteś taki chętny do pomocy. Dam im znać. Kręgielnia Alejka. Okej, nowe oczekiwanie. Weź koźnaj 10 razy koszenie trawników. To jest od naszych rodziców. Ja bym sobie może użył to. Zróbmy to, tak czy siak, budowanie fortów. Tylko z tego powodu, że nie mamy na co innego wydać naszych punktów. Chodźmy już do grafiku. I grafikiem dzisiaj... Ojojoj. Mamy 6 punktów. Jak to wygląda? Mam strasznie dużo umiejętności do nauczenia się. Może zróbmy dania mięsa na sam początek. Podstawy gramatyki. Może coś jeszcze tam fan podbije troszeczkę, bo tutaj widzę dość mocno obrywa nasze zdrowie psychiczne. Wychodzi. Wyszło. I wyszło. Rozumiem. Nie wychodzi. To nam wychodzi. Wow, nowe umiejętności dostępne mamy. Antropologia, dania rybne, literatura klasyczna, grawitacja. Kroczej coś raz z umiejętności spoczywał. Ojojoj, starzy się wkurzyli. Weźmy sobie antropologię, tak czy siak, bo... Podoba mi się. I teraz tak, mieliśmy zrobić 6 razy koszenie trawników, tak? Ja bym najpierw jeszcze podbił sobie tutaj do sklepiku. A nie stać mnie na nic, okej. Nie stać mnie niestety na nic. No to chodźmy sobie zrobić jakąś czynność fan. Zrobimy sobie to 2 razy, zanim zakończymy do mapy mózgu. No i teraz tak, mamy tutaj zwiększa punkty wiedzy 25. Teleport. Oko, teleport zawsze spoczni. Ja sobie odblokuję to tutaj. Idziemy sobie w średnie punkty mózgu, świetne tutaj, tęczulka. Czegoś tam brakuje? No nie, mam dość mocno rozwiniętą postać z tego co widzę. Weźmy sobie troszkę wiedzy, troszkę pamięci, wgląd, słabo poszło. Pamięć, wiedza, empatia, świetne punkty mózgu, sprawność, wiedza, pamięć. Wyobraźnię weźmiemy. O, tutaj są dodatkowe punkty. Oczywiście pamięć. Weźmy sobie tutaj empatię, wiedzę, punkty. Wiedzę, inteligencję, wiedzę, sprawność, pamięć. Weźmy sobie ten urok. Pyk. No i tyle. No, nawet spoko wyszło. Jak na 11 lat. Idziesz do parku, spotkać się z chłopakami. Jackiem, Buddym, Mortem i kilkoma innymi. Zobaczmy, co ci wykombinowali znowu. Dobra, mamy kasę. Pytanie tylko, kto się tym zajmie? Ja kupię alkohol. Oh! Staczają się. Na pewno? Tak, na pewno. Mar spogląda na ciebie, gdy podchodzisz. Patrz, kapuś. On nie jest kapusią. O, Jake. Co tam? Zastanówmy się, jak zdobyć alkohol na wielką imprezę w parku, którą zrobimy na koniec roku. Lepiej nikomu o tym nie mów. On nie jest kapusiem. Jestem kapusiem. Mówiłem. Zobaczymy, masz kasę? Oddaję Jake'owi $20. Kup tyle taniego piwa, ile możesz. Oh yeah. A jak? Oprzyj się o drzewo. Dalsza część spotkania to głównie przerzucanie pomysłów dotyczących kupna alkoholu przez niepełnoletnich. Oj, rodzice nie będą zadowoleni z tego. No ale dobra. Przejdźmy sobie tutaj 2 razy w to. Może byśmy poszli do prośby jakieś. Można by było zrobić troszeczkę prośby. Tutaj oczywiście są to rzeczy, które nam coś podbijają. Pamięć 200. O, tak. Zróbmy jedną rzecz, mianowicie weźmy sobie, ustawmy, bo ja nie wiem, czy to nie pamiętam, czy to działa tak, że wystarczy podstawy gramatyki 4. Bym wrzucił 4 podstawy gramatyki. Możemy modeli 2 razy.
teraz zrobimy sobie koniec. I teraz prośby, wbijmy sobie na wycieczkę i ja bym chciał tą wycieczkę zrobić. Definitywnie. Bo to nam strasznie podbija inteligencję i pamięć, plus jeszcze szczęście nam to podbija. Było super. Nowa nauka, filozofia, proszę bardzo. No weźmy filozofię. Co prawda nie kręci mnie to. O, musimy wybrać. Początki ludzkości oraz ewolucja. Ewolucja jest zawsze spoko, dobra. Teraz chodźmy sobie do szkoły. Może odpuśćmy szkołę i chodźmy sobie powygłupiać się troszkę. Do tego... A w sumie ile potrzebujemy na gwiazdę, żeby mieć mistrzostwo? 4. To zróbmy to. Dlatego chciałbym pójść na stołóweczkę. Kupić sobie na stołówce mrożoną rybkę, która nam da dość 10. I udać się na... Tutaj. Teraz tak, tutaj mamy dużo sprawności. O, mamy mapę następną, super. To możemy już popchać troszeczkę wszystko do przodu. Weźmy sobie, podbijmy trochę te punkty. Pamięć, tyk. Wyobraźnia, tyk. Next. Mamy kolejne punkty, spoczy. Pamięć, urok. Pamięć, urok, wiedza, inteligencja. O, ale sypnęło. Wiedza to empatia, pamięć, wiedza, wiedza. Ciach, ciach, next mapa, o proszę bardzo. Piękny umysł, jakieś dostaliśmy dwa osiągnięcia. Tego się nie spodziewałem. Tu, 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 tyk. Jak szatan poleciałem tutaj w dzisiejszym. Dajmy sobie chyba może pamięć. Nie, damy sobie wiedzy troszeczkę. Idźmy do domu. W parku nie dzieje się nic nadzwyczajnego, gdy zauważasz swojego kolegę Hoffera, który siedzi na ławce. Dziwnie to wygląda, ale chyba gapi się na przechodzącą kobietę. O, cześć, nie zauważyłem cię. Zerkasz na kobietę, na którą Hoffer się gapił. No, coś cię rozproszyło. Przez chwilę spogląda na ciebie zmieszony. Co? O, nie, tata mówi, że obserwuje ludzi. Ja nie gapiłem się. Oj, coś tutaj kręcisz. Jeśli ich nie obserwujesz, to ich nie poznasz. To wszystko. Skoro nie patrzyłeś na nią w ten sposób, to na kogo w szkole tak patrzysz? No wiesz, w ten sposób. O kurde, znaleźliśmy. Mamy tutaj... Hopa. Na nikogo? No, na nikogo. Dobra. Przykro mi, że nie mam żadnych pikantnych plotek. Jakoś to przeżyję. Niedługo będę potrzebować twojej pomocy, żeby znów mnie wybrali. Czy ty właściwie potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy? Nie, ale niedługo będę robić plakaty w stołówce. Dam ci znać. Czyli będziesz tu siedzieć i sobie obserwować ludzi. Przynajmniej na razie. To nie jest takie złe. A, usiądźmy. Mogę się przysiąść? Chyba tak. Hoffer przesuwa się przez chwilę, nie rozmawiacie, obserwując tylko prowadzące osoby. No okej. Hoffer to taka troszeczkę dziwna osoba. W sumie moglibyśmy sobie pójść troszeczkę na jakiś prezent byśmy sobie kupili. Może magiczną kostkę? Albo super dude? A kupmy sobie super duda. Super dudu. Jesteśmy przygotowani na egzamin w 80%. Ja bym sobie walnął dwa razy gwiazdę dzisiaj. Zrobił te trzy razy koszenie trawników oraz dupnął troszeczkę... Może gramatyczkę bym podbił jeszcze troszeczkę. Zdania na rączkach oczywiście podbite. 35%, 35 punktów wiedzy. Ale powiem wam, że też miałem takiego kolegę, który strasznie, ale to strasznie lubił, jakby to powiedzieć, strasznie lubił rozpierdzielać się i robić plakaty, bo chciałby zostać, jakby to powiedzieć, on chyba chciał zostać
pisarzem? Nie, tym od komiksów. Nie wiem, jak to się nazywa. Jakże jesteś? Jak ci się podobało? Siostra mi przy nich pomagała. Pisz na nich zaproponowany przez siebie slogan. Hej, użyłeś mojego sloganu! Ale super. Użyłem sloganu Komitetu Wyborczego. Na sali zebrań nie obowiązują prawa autorskie. To było w kręgielni. Sala zebrań jest tam, gdzie spotyka się komitet, a w ogóle to chyba zróbmy jeszcze kilka. Wykonywanie plakatów nie jest trudne, ale czasochłonne. O! Co, masz siestrę? Ta, Ania, jest super, teraz ma 8 lat? Aj, już myślałem, że ten, że będziemy mieli gdzie dziewczyny do zerwania. Wczoraj latała po domu z poszewką na poduszkę na głowę i krzyczała, że jest jajkiem. Musiałbyś to zobaczyć na własne zamówki zrywać. Pomyślałem sobie, że gdyby jakiś polityk przebrał się za jajko, byłoby naprawdę zabawnie. Chyba nie czaję. Mógłbyś mówić, że jesteś jedynym dobrym jajkiem, a reszta to zbuki. Naśmiejmy się. W kolejnych wyborach już nie jestem kulą u nogi. Teraz Pan Bóg nosi moje kule nosi. Nie pasuje. A niech mi kule biją. Już nikt mi nie musi pomagać. Wolę moje. Jak żeby inaczej. Razem szybko kończycie robienie plakatów. Dzięki. Tyle wystarczy. Pamiętaj, żeby na mnie zagłosować. A będziesz potrzebować mojego głosu? Raczej nie, a więc zrób jak chcesz. Dobra. To żadna niespodzianka, gdy Hofer ponownie zostaje wybrany na przewodniczącego samorządu szkolnego. Tym razem głównie dlatego, że nie zdążyłem przeczytać. Początki ludzkości oraz bakterię. Koszenie trawników. Co? To ile mi tych koszenie trawników zostało? No, chyba jeden raz mi został tam. Kurde. Na chwilę obecną chyba bym sobie odpuścił kupowanie tutaj tych wszystkich rzeczy i poszedłbym sobie... coś tu mamy nowego? Pomoc trenerowi. Nie. My walimy tutaj od szczęścia, oczywiście. A, walimy jeszcze raz. Z tego powodu, że dzięki temu... O, tutaj mam jakieś niespodzianka. Aż podpakuję wszystko, żeby to zobaczyć, co to jest. O! Pyr, 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 pyr. Kto to żydełko i mamy... Teleport, ha? Dobrze mówię? Nic mi nie dał ten. Osobiutko było. Miałem tutaj też świetną wiedzę, ale dobra, mniejsza o to. Jake prosi cię o spotkanie w barku. Kurde, bele, cały czas ci znajomi. Jake prosi cię o spotkanie w barku. Zauważasz, że jesteś sam, nie ma z nim chłopaków. Dzięki, że jesteś. Trochę jestem zdenerwowany. Co się stało? Dziś kupuję alkohol, potrzebuję wsparcia moralnego. A co z Budym albo Mortem? Oni są spoko, ale to no, chłopaki, wiesz. Spróbujmy wybić mu w głowy. Mamy 11 lat, jeszcze gdyby to było 15-16, rozumiem. Co to znaczy tak? Możesz mieć poważne kłopoty. Prosiłem o wsparcie, nie kazanie. Powiem tamtemu bezemnemu, żeby kupił mi alkohol. Ale jeśli spróbuję mieć knąć, to będziesz w pobliżu. To zły pomysł, po prostu zachowaj spokój. Kręcisz głową. No ubezpieczajmy go, będę cię ubezpieczać. Dobra, idę, zrobię to tylko, żeby mieć go. Myślisz, że ma nóż? Wszyscy bezdomni mają noże, ten pewnie masz 6. Po prostu ubezpieczaj mnie, dobra? Kiwasz głową, Jack idzie porozmawiać z bezdomnym. Rozmawiają, ta rozmowa dała się ciągnąć w wieczność. Czekaj, zachowaj sobie. Podejść, trochę to trwa, podchodzisz. Ostry pomóż, nie takie trudne, po prostu... Nie rozumiesz, o czym mówi Jake. Jeśli podejdziesz bliżej, bezdomny zauważy, że ich obserwujesz. Podejdź jeszcze bliżej. Zbliżasz się bardziej. Zdezorientowany bezdomny na ciebie spogląda. Nikt taki, po prostu masz, weź. Jake daje bezdomności $20, odwraca się i idzie do ciebie. Jak? Kupi? Chodź. Jake szarpie cię, żebyście odszli od bezdomnego. Nie, nie zrobi tego. Czemu? Nie zapytałem go, ale zaczęliśmy gadać o jego życiu i... Słuchaj, po prostu ukradnę ten alkohol. Kurde, to jest bardzo zły pomysł, stary. Pozwolenia, Jake odchodzi bez ciebie. Kurde, bele. Snujesz się po domu, nic nie robisz. Nudzi się, wszystko cię drażni i do tego nudzi ci się. Nudzi się, tak? Mówisz z ogromnym znudzeniem. Musisz nauczyć się samodzielnego szukania rozrywek. Nie potrafisz żyłać wyobraźni, przeżywać przygód we własnej głowie. Możesz wybrać się przestrzeń kosmiczną Marsa albo do wioski elf. Możesz robić wszystko. Mamo! Jak ja bym nie był kreatywny, to bym tutaj nie był. O, ty się nudzisz jak mops.
Wiesz co, mogę sobie wyobrazić, tylko że się nudzę. Próbuję pomóc. Twoi rodzic odchodzi, marudząc pod nosem. No mama tu niezadowolona jest. Podnieś wartość wyobraźnia. Jeszcze mam podbijać wyobraźnię. A kurde. Mamuśka tutaj ma algebrę sobie weźmy, bakterie. Ludzkie ciało. I początki ludzkości. W stanie rękach raczej nie, ale dobra. Teraz tak, musimy sobie podbić jakieś tutaj oczywiście rzeczy, prawda? Czyli przydałoby się... Kurde, jazda na rowerze to jest dużo. Tworzenie modeli, korzenie trawników. Zobaczmy co mamy. Podstawy gramatyki sobie podbijmy. I może zróbmy sobie zasady dynamiki? Nie. Zróbmy to. Akurat będzie. Dobra, koniec tury. Udało się. Dalej. Udało się, super. Wyobraźnię muszę... Nie, muszę podbić chyba wyobraźnię chyba, jeśli się nie mylę. Trzeba to troszeczkę balansować tutaj. I dobra, mamy prawdopodobieństwo, ludzkie ciało, starożytne cywilizację. Weźmy sobie starożytną cywilizację od razu oraz grawitację i literaturę klasyczną. Będziemy rozwijać naszą postać jak najbardziej, oczywiście. A my musimy podbić jeszcze wyobraźnię, czyli fioletowe. Ok, najpierw przejdźmy się po szkole. Tutaj możemy oczywiście pomóc trenerowi, ale my zrobimy to, bo to nam pozwala podbić naszą pamięć. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Może roznoszenie gazet. O, tutaj coś jest. Korepetycje możemy zrobić. $30. Oh shit. $30, dostarczanie gazet. Możemy zrobić tutaj coś nowego? Chyba nie. Ale zjedzmy sobie rybkę i zjedzmy sobie paluszki. Teraz tak. Ja bym chyba zrobił nam gazety. Z tego powodu, że one jakoś mocno nie obciążają naszej postaci. I przejdźmy na mapę mózgu. Uuu, mamy już tutaj ten. To trzeba od razu odblokować, żeby była możliwość. I teraz przejdźmy tak. Odbijmy sobie troszeczkę wiedzę, pamięć. Ja bym chciał dotrzeć do tego punktu tutaj. Go odblokować. I teraz możemy przejść już na następny. Następnie popłyniemy sobie w tą stronę. Mógłbym zrobić tu pamięć, ale... O, jest kolejna mapa, super. Świetny ten. Jeszcze weźmy sobie... Nie, już przejdźmy na następną mapę. Widzę, gdzie jest następna mapa. Raczej tam nie dobiegnę. Ale spróbujmy. Wyobraźnia, punkty, wiedza, wiedza. Niespodzianka. To może być dobre. Tu możemy dostać coś fajnego. Fajnie było te punkty dostać. Jest punkcik. Super. Ciach. Mamy kolejny. Tu mamy punkty mózgu jeszcze. Przejdźmy na następną mapę. I teraz tak. Wyobraźnia jest tutaj. Pierwsze co? Wiedzę, wiedzę, inteligencję, wyobraźnię. Może wiedza, pamięć, wyobraźnia. A, już koniec. Dobra. Dalej. Gdy się pojawiasz, wszyscy już są na imprezie. To znaczy chłopaki. Jake, Mort, Buddy i kilku innych. Zaczęli już pić. Ale się nawaliłem. Jake siadał obok ciebie. Wypił jakieś pół piwa. I gniewam się za wczoraj. Wyszedłem ze sklepu z piwem. Było trochę gorąco. Tak czy siak, już prawie koniec gimnazjum. A jak? A jak? Chcesz piwa? Bierze piwo ze skrzynki, patrząc za nim w tę stronę. Wezmę. Uśmiechasz się szeroko i bierzesz piwo. Otwierasz się z trzaskiem. Następnie będziesz... Już porządnego łyka. Smakuje obrzydliwie. Niezłe. No świetny towar. Wszyscy udajecie, że lubicie piwo. Po chwili prawie zaczynacie coś czuć. Później widzisz, jak Jay siedzi sam. Bardzo ponury. Wszystko w porządku? Tak. To znaczy nie, ale... Sorry, wracajmy do reszty. Jay wraca do podstawy. Potem impreza trochę się psuje. Coś się niedobrze dzieje z Chuckiem, naszym kochanym tutaj kumplem. Odbyłbym sobie tutaj raz to. Może kreskówki sobie obejrzyjmy, tylko po to, żeby sobie podbić. Mamy prawie całościową gotowość do egzaminu i teraz możemy sobie podbić bardzo mocno jakąś cywilizację, bym powiedział. Grę w klasę moglibyśmy się nauczyć w końcu. Może tworzenie modeli, opieka nad dziećmi, dwa razy. To by było troszeczkę...
Znaczy to jest urok, a nie wyobraźnia. Ale zróbmy to, bo będziemy mieli mistrzostwo. Do tego może poduczymy się troszeczkę o... Co nam daje tutaj urok? Czy nam daje coś tutaj urok? Literatura klasyczna nie... Czytanie komiksów. To daje nam urok. A to 12. Nie, na razie podbijamy starożytne cywilizacje. Ja byłem fanem. Całe życie byłem dobry, jeśli chodzi o historię. Więc dalej będę... Wow! Hofer zaprosił cię na imprezę zwycięstwa. Czyli standardowy film akcji ze znajomymi. Tutaj jakieś... Zoczyńca przegrywa, bohater wygrywa i zdobywa dziewczynę, a wszyscy się cieszą. W pewnym wyjątkowo emocjonującym momencie Hofer łapie cię za rękę, a następnie wygląda bardzo speszonego. Czyżby nasz przyjaciel był gejem? Widzisz, nawet jego znajomi się potem z niego śmieją i pytają, czy jest wrażliwcem. Dzięki, że przyszedłeś. Bez ciebie bym sobie nie poradził. Przecież powiedziałeś wyraźnie, że wygrałbyś. Nawet sąd siedząc z założonymi rękami. Staram się... O Jezus, za szybko. Nie wiem, co to znaczy. Ja też nie, ale tata często tak mówi. Sprawdźcie kiedyś w słowniku. No chyba trzeba. Grupa zaczyna się rozchodzić. Jedni idą do domu, a inni umawiają się jak kiedy indziej. Potem Hofer zadaje ci pytanie, które spada na ciebie jak gram z jasnego nieba. Jednak zauważysz, że Hofer upewnił się, że nikt nie słuchał, gdy zadawał to pytanie. Boisz się tego, co będzie w liceum? Nie. Wzruszasz ramionami. A ja strasznie się boję. To kolejny krok na tej dziwnej drodze, która na nas przygotować do prawdziwego życia. A ja boję się prawdziwego życia. Wiem, co im jest ono bliżej, tym bardziej się boję. Nie wiem. Życie to życie, nieważne czy w liceum, czy po nim. Nie musisz się bać, musisz je po prostu przeżyć. Właśnie chyba mnie to przeraża. No, ale jeśli będę miał gdzieś takich przyjaciół jak ty, to nie będzie źle, racja? Racja. Pojawia się reszta jego przyjaciół, w salonie gier spędzacie pół godziny, a potem wszyscy idą do domu. Wspaniale. Opieka nad dzieciokami. Rodzice już zadowoleni. Starożytne cywilizacje, tutaj sobie skipnijmy to od razu, żeby... Nie przedłużać zbytnio, bo już widzę tutaj... O, średniowiecze możemy! Cineplex 8. Dobra, średniowiecze, to trzeba wbić. O, to nam podbija urok. O, dziecko, mody tutaj. To ta dziwna kobieta, która wcześniej wcisnęła ci te wszystkie ubrania. Udało ci się zerknąć na te ubrania, które ci oddałem? Masz jakieś przemyślenia? Były okropne. Tak, tak, z pewnością, ale dlaczego? Musisz mi powiedzieć dlaczego. Ja? Każdy ma własny głos, ale zadamy komuś konkretne pytanie. Możemy zajrzeć do jego umysłu. Czy kolory są w porządku? Materiał się drażni? Czy krój przyprawia cię o zawroty głowy? Czy cię wkurza? Tak, masz taką, a nie inną opinię o tych ubraniach. Zanim zdążysz odpowiedzieć, Elliot już unosi dłoń, by cię ucieszyć. Nie, 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 zostaw to dla siebie. Pomyśl o tym. Zastanów się, jaki masz stosunek do mody, do tego, jak pokazujesz świat. Następnym razem chcę się dowiedzieć więcej, jaki jest twój ulubiony dodatek i dlaczego. Tak czy... tak jak wcześniej, gdy Elliot mówi, kończy mówić, przestaje poświęcać ci uwagę i czas. Dobra, mamy podbitą wyobraźnię już o 100 punktów. Czas udać się do szkoły. Podbiłbym sobie tutaj szczęście, jak najbardziej się da. Z tego powodu, że później będzie przypał taki. Zakupmy sobie tutaj wszystko. Z tego powodu, że chcę sobie wymaksować tutaj parę rzeczy. I teraz udajmy się tak, tutaj. Urok. Tu. Świetna wiedza. To. Punkty. Punkty. Mamy kolejną mapę. Pakiet. Weźmy kolejną mapę. Ruletka. Może będzie kolejna mapka? O, nie będzie kolejna mapka, ale będą świetne punkty wiedzy. Okej. Okay. Wejdźmy sobie tędy, odbijmy sobie tutaj punkty mózgu. Ciach! Wow! Czy wy to widzicie? Kosz 10, kurde bele. Ale warto chyba podbić to. To jest mocno. Dużo daje. Dobra, to tyle mogliśmy zrobić już dzisiaj. Ekipa spotka się po raz ostatni, by świętować zakończenie gimnazjum, no i oczywiście nadchodzące liceum. Wszyscy są podekscytowani, w końcu liceum zaczyna się prawdziwe życie. Ucinasz sobie z Jake'iem zwykłą pogawędkę. Czuć, że Jake boi się tego, co przyniesie przyszłość. Myślisz, że będzie jak w telewizji, że we wszystkich serialach serialiści wchodzą praktycznie na superbohaterów?
Całe życie ufam temu, co widzę w telewizji, więc czemu mam przestać? No, będę bił się pił z chuliganami, może uda mi się zwolnić dyrektora. No raczej wątpię, Sary. Nie, wcale tak nie będzie. Chciałbym, ale nie. Bo to po prostu... Jake jest trochę zbyt długo, wpatruje się w horyzont. W końcu ta przerwa zaczyna być zbyt długa. No, o co chodzi? Może być zrozumiał. Ja po prostu mam takie... Jake łapie się za pierś. Chcę coś zrobić, nawet jeśli to... Milknie. Nie chcesz tego słuchać. No, powiedz. Śmiechasz się. Jake również chce coś zrobić, coś zmienić. Nawet jeśli trzeba do tego przemocy, wiesz? Nawet jeśli ktoś ucierpi albo ja ucierpię. Ja po prostu kiwasz głową. Sam nie wiem, nic mądrego, ale czuję czasami, że po prostu działam. Rozumiesz? Chyba tak. I tak nic z tym nie zrobisz. Kurde, nawet ja czasami chyba nie potrafię z tym, nic z tym zrobić. Jake kręci głową. Dziwne, nie? Co jest dziwne? No wiesz, jak zaczyna się robić gorąco, to czasami tchórzysz, tak jak jestem piwem. To było coś poważnego. Może chłeś pójść do więzienia. Akurat, jestem dzieciakiem, to byłby cud, gdyby mnie aresztowali. Po prostu boisz się życia. Oj, stary. Jake znów mignie, niezbyt długo. Po prostu powiedz, dobra, cokolwiek by to by nie było. Ja po prostu myślę, że nie mógłbym na ciebie liczyć, gdybym naprawdę potrzebował pomocy. W trudnej sytuacji raczej by cię przy mnie nie było, Jake. Rozumiem, że nie ma żadnej wojny ani niczego takiego, no ale nie wiem. Chciałbym, żeby w moim życiu było więcej osób, którym naprawdę mogę zaufać. I troszeczkę spierdziliłem, ale tobie nie ufam, nie do końca. Znaczy, jesteśmy przyjaciółmi, nie zrozumiem, myślę. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, na pewno ci pomogę. Uczciwe. Życie jest nieuczciwe. Po tych słowach Jake odchodzi, zostawiając cię samego. Ostatni raz, kiedy spotkacie się z Jake'iem przed rozpoczęciem liceum. Zdecydowanie czujecie powagę sytuacji, ale przyszłość trochę was przytłacza. Aj, Jake'uś, Jake'uś. No co, no dobra, przejdźmy dalej. Tutaj możemy sobie podbić tą starożytną cywilizację. Gdzieś tutaj na jeden punkt nam chyba brakowało. A nie, już to zrobiłem. Ja chcę sobie jeszcze podbić tu. A cholera, walnijmy tutaj full średniowiecze. Od razu. To raczej nam się uda. Udało się, super. Wielkie odkrycia, makarony i mierzenie. Rodzice, ej, nie spełniłeś synu. Aj, moi rodzice. Ponownie wchodzisz do restauracji. W godzinach szczytu. May uśmiecha się do ciebie. Witaj, jesteś i mój przyszły kucharz. Tak się zastanawiam, czy masz jakieś rady na temat gotowania makaronu. Po tym pytaniu May wygląda dziwnie smutno. Szczerze mówiąc, makaron w stylu zachodnim nigdy nie robi. Mi dobrze nie wychodził. Ze swoją mocną stroną. Jajka. Praktycznie każde po amerykańsku, francusku, japońsku, hawajsku zrobię każdy przecisk z jajkami, a szczególnie pyszne dania chińskie, w których nauczyłam się od mamy. Moja rodzina nie była zbyt zadowolona, gdy postanowiłem otworzyć typową amerykańską knajpę. Jesteś co czujesz? Większość lokali upada, więc trochę policzyłem i się podowiadowałem. No i wyszło, jeśli chcę się tu utrzymać, restauracja musi być właśnie taka. Podążę ze swoimi, nawet nie wiesz, jakie to trudne. Poza tym chciałam gotować szybkie dania, tyle się nauczyłam, teraz radzę sobie z makaronami dużo lepiej niż kiedyś. Chwilkę, zacznę pisać na jednej z swoich karteczek, to tylko proste przepisy makaron dan, spróbuj go kiedyś zrobić. Może jest prosty, ale smaczny. May uśmiecha się do ciebie serdecznie i wraca do pracy. No okej, nauczyłem się makaronów, bo poniosła mnie chwila, tak troszkę, ale chyba dzisiaj zużyłbym... Moment, ile nam brakuje na mistrzostwo tu? 5. Dobra, walić to. Ja bym sobie przyszedł oszamać coś. Tutaj. I teraz zróbmy jedną rzecz. Mianowicie pójdziemy sobie troszkę odbić fan. Dlaczego? Proste, bo potrzebujemy więcej punktów, żeby być neuron fali uderzeniowej, aby natychmiast zebrać nagrody z losowych poprzed... Wow! No to jest fajne. Powiem, że nie. Jest następna mapa. Chciałbym tylko... O, jest fala uderzeniowa! Wow, dobra. To było dobre. Przejdźmy może do następnej mapy już. Dobra, widzę, gdzie jest tu kolejna mapa. Więc możemy sobie odblokować. Weźmy sobie urok. Tutaj podbijmy sobie kolejne punkty. Fala uderzeniowa, proszę bardzo. Zebraliśmy ten, teleport nie, ale szkoda, że nie ma tutaj ruletki. Dobra, next mapa. Jest ruletka, fala uderzeniowa. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. Tutaj kolejna ten, ruleta. Będzie tym razem mocna, inteligentna.
Dobra, przydałoby się podbić troszkę do next levela. Dobra, mamy next level. Spoczyń, to jeszcze sobie pozbierajmy rzeczy. I w sumie podbijmy sobie wiedzę i zejdźmy na next level. Teraz tak, tu, 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 punkty. Niespodzianka, okej, może będzie next level tym razem. Przydałby się next level? Mamy next level, okej, dobra, mamy next level. Oh shit, dobra. Walnijmy to tu, to tu. Fala uderzeniowa, proszę bardzo. Tutaj blokujmy sobie to. Inteligencja, urok, wyobraźnia, neuronki, tu wgląd. Dobra, weźmy falę uderzeniową. Fala uderzeniowa jest super dobra. Tutaj niespodzianka. Może się uda jeszcze raz zrobić next level. Fajnie by było. A, niestety nie, ale mam więcej punktów mózgu. Okej. Spróbujmy tak. Tutaj. A i zabrakło mi punktów mózgu. Chociaż w sumie? Nie, nie zabrakło mi punktów mózgu. Czyli ten punkt gdzieś był tutaj. No dobra. Tak czy jak wydaje mi się, że wyszło nawet chłopie. Hofer zaprosił cię do salonu gry RP. Kurde, już 40 minut! Och! Dobra, mniejsza. Jak rozpoczyna się spotkanie komitetu wyborczego kandydata przewodniczącego samorządu licealnego? Dobrze się z tym zmierzamy. Zajmiemy się na samym początku. Myślisz, że powinienem startować jako pierwszorocznik? Mało prawdopodobnie, że wygram, ale byłby to odważny krok. A tutaj zasugerujmy mu, żeby zaczekał sobie rok. On się z tym bardzo zgadza. Będziesz próbował w pierwszym roku? Pewnie. To pytasz, po co pytasz o radę, skoro i tak wiesz, co chcesz zrobić? Jestem urażony. Przyjąłem twoją uwagę i za nią dziękuję. Jednak muszę robić to, co według mnie najlepsze. Ale ty jesteś odważny. Fakt. Poza tym mógłbym zobaczyć, co ludzie o mnie myślą. Dobra, pokiwałem głową. Chcesz coś pograć? Mam dwie mnowiuśkie dwudziestki. Czyli to będzie 4x24. Trylion ćwierć dolarówek. Faktycznie wydaje się, że ćwierć o dolarówką nie było końca. Gracie przez kilka godzin, a i tak nie udaje się wykorzystać wszystkich monet. Wracasz do domu, widzisz, jak jeden z rodziców gotuje. Hej, możesz mi podać marchewki? Podaj marchewki, proszę bardzo. Podajesz marchewki. Dzięki, pomożesz mi z resztą gotowania? No, chyba, że nie masz nic innego roboty. Pomoc. Jasne, mogę użyć noża? Ej, zaraz, nie taki przywilej, trzeba sobie zasłużyć. Pomagasz w gotowaniu obiadu. Stargate 80. Nowe oczekiwania. Wykonaj 6 razy aktywności gotowania. Okej, to akurat zrobimy. Na pewno będziemy starać się to zrobić, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. No i przepraszam, że taki długi, ale wciągnąłem się i tutaj straciłem poczucie czasu. Tak czy siak, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego.